nam kilka kwestii dotyczących drogi krajowej nr 55. Ostatnio na stronach naszej telewizji pojawiło się pytanie widza. Dlaczego nie ma zatoczek autobusowych na świeżo wyremontowanej drodze krajowej nr 55 na odcinku Chlebówka Marynowy? Co prawda Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedziała nam na to pytanie, ale Pana zdaniem, czy nie dało się tego zrobić podczas remontu? Szanowni Państwo, Pani Redaktor, nie tylko, że się nie dało, ale to nie było też prawnie możliwe, ponieważ remont drogi 55 był remontem bieżącym, a każda zmiana profilu drogi 55 wymaga pozwolenia na budowę i nazywa się inwestycją. A to nie była inwestycja, tylko remont bieżący, o który ja osobiście zabiegałem, ale i nie tylko ja, bo teraz w imieniu stowarzyszenia, które założyliśmy i za chwilę o którym powiem, ubiegaliśmy się bardzo o to, żeby tą drogę wyremontować przynajmniej na odcinku Malbork-Nowy Dwór Gdański, jak pamiętamy, która była bardzo intensywnie użytkowana w trakcie budowy drogi krajowej S7. Dlatego Generalna Dyrekcja z Gdańska na naszą prośbę i sugestię wyremontowała tą, raczej remontuje tą drogę odcinkami i tylko co roku pewien odcinek, na ile ją stać jako remont bieżący. Tak jak Państwo wszyscy zauważyliście, od Malborka już do Marynów jest wyremontowana i mamy obietnicę, że dalej będzie remontowana nawierzchnia i istniejące przystanki autobusowe. Ale wracając do tych przystanków, na żądanie. Zatoczek nie ma i nie będzie, ponieważ te przystanki powstały na skutek prośby gminy. To gmina Nowy Staw wystąpiła do Generalnej z prośbą o ustawienie przystanków na żądanie dla naszych przewozów szkolnych, które się odbywały ileś lat temu. Na chwilę obecną już nawet dzieci nie ma z tych gospodarstw, kolonii, to była kolonia Dębina, kolonia Chlebowo. Więc już nawet nie ma dzieci, te przystanki są nieużywane, więc one służyły dla nas do przewozów szkolnych. Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego formalnie już się zawiązało. Na razie liczy 4 członków, to miasta Malbork, Nowy Dwór Gdański, Sztum i Nowy Staw, którego Pan jako inicjator działań na rzecz właściwej rangi drogi krajowej 55 został prezesem. A zatem, Panie Prezesie, jakie zadania i cele ma zawiązanie tego stowarzyszenia? Troszeczkę już ma Pani nieaktualne dane, ponieważ rzeczywiście inicjatorem tego stowarzyszenia nie byłem tylko ja, ale 4 też gminy najbliższe Nowemu Stawu, a więc Nowy Dwór Gdański, Sztum i Malbork, jak Pani zauważyła. Kiedy to zawiązaliśmy we 4 gminy to stowarzyszenie, to tylko dlatego, żeby szybciej można było je zarejestrować w KRS-ie. A po rejestracji dopiero zaprosiliśmy wszystkie samorządy, które funkcjonują przy drodze 55. Od Grudziądza do Nowego Dworu Gdańskiego. I na chwilę obecną też mam ściągawkę. Mogę przeczytać, jakie gminy już uchwałą rad przystąpiły. No jest to gmina Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Malbork i Sztum, które były od początku, a następnie są to Gardeja gmina, Kwidzyn miasto, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Stegna, gmina Sztutowo, gmina Malbork. Jest nas 11. Jeszcze brakuje 2-3 gminy, które deklarują, że na jesień podejmą takie uchwały i przystąpią. Ponieważ tu mówimy o drodze 55 tak naprawdę od Grudziądza do Nowego Dworu Gdańskiego, o całym odcinku i z taką prośbą występujemy do Ministerstwa Infrastruktury o jej przebudowę, remont, a za chwilę powiem w szczegółach, o co nam chodzi. No właśnie, to proszę powiedzieć nam o celach i zadaniach, jakie tutaj stowarzyszenie chciałoby zrealizować. Stowarzyszenie powstało po to, żeby wyraźnie zauważyć, że droga 55 od Grudziądza do Nowego Dworu jest drogą życia dla wielu małych i nie małych tylko też, bo Kwidzyn, Sztum, Malbork nie są małymi gminami, dla samorządów, które przy tej drodze funkcjonują i dla nas ta droga jest drogą życia. Jeżeli ta droga będzie technicznie poprawiona, zmodernizowana,
to pomoże nam na przyciągnięcie inwestorów, ale także na rozwój gospodarczy naszych gmin, bo to jest jedyna droga główna, która leży z północy na południe Polski, wzdłuż Wisły, po drugiej stronie A1, która dla nas jest drogą życia. Pewnie, co niektórzy wiedzą, bo gdzieś nagłaśniamy to, bądź pewne informacje przedostają się do mediów, mówimy też o drugim zadaniu naszym, ale równoległym, żeby od Nowego Dworu Gdańskiego przez Stegnę, gminę Sztutowo, do Krynicy Morskiej, a nawet do granicy Polski, drogi wojewódzkie, w tej chwili 501-502, zamienić, czy żeby raczej zostały przejęte przez Generalną Dyrekcję, czyli przez Ministerstwo Infrastruktury i drogą była krajową. Dlaczego? Jest to droga według nas, ale nie tylko nas, bo i rządu, jest to droga znacząca bardzo dla i kraju również. Mamy przekop w gminie Sztutowo, mamy dalej dostęp do granicy, a więc uważamy, że ta droga powinna być krajową. Dlatego zwróciliśmy się do ministerstwa w dwojakiej prośbie o modernizację i przebudowę na odcinku Grudziądz-Nowy Dwór Gdański i przejęcie dróg wojewódzkich do Krynicy Morskiej, żeby również była krajową. No tak, ale akurat droga ta wojewódzka 501-502 jest w trakcie właśnie remontu, więc już skoro jest w remoncie, tak, skoro już ją remontują i modernizują, czyli w tym jakby w tym stanie, w jakim będzie wyremontowana, tak, w jakim się skończy ten remont, to w takim chcecie przejąć tą drogę, czy chcecie jeszcze ją jeszcze bardziej zmodernizować? Nie my przejmujemy te drogi, a jedynie na dzisiaj właścicielem drogi jest pan marszałek województwa pomorskiego, który rzeczywiście pozyskał pieniądze i remontuje odcinek na samej Mierzei. Ale to nie przeszkadza, wręcz tylko zachęca do przejęcia drogi przez drogi krajowe tego odcinka, ponieważ będzie mniej przy tym pracy. Bardziej chodzi o zarządzanie na szczeblu krajowym, która jest zarządem najwyższej rangi, bo jest rządowym, nieźli wojewódzkie drogi powiatowe czy gminne. I rozwój tej drogi, jak i modernizacja na pewno będzie łatwiejsza dla rządu niż dla województwa czy powiatu. No dobrze, a tak na zakończenie, jakie plany na przyszły rok czy na kolejne lata ma stowarzyszenie? Tak jak pani zauważyła, stowarzyszenie powstało, żeby tą drogę zmodernizować. Trudno tu nawet to określić, ponieważ to dopiero fachowcy są w stanie określić, na jakich odcinkach wystarczy ją przebudować, czy zmienić jej bieg. To nie my to ocenimy. My mamy obietnicę, że jeżeli dojdzie do projektu czy koncepcji, jako samorządy będziemy mieli prawo do tego, żeby współuczestniczyć w projektowaniu. I tak jak powiedziałem, bądź modernizacji, bądź zmiany jej biegu. I na chwilę obecną zainteresowaliśmy tym pomysłem jeszcze 4 gminy, kiedy byliśmy na początku, wiosną pana ministra, gdzie mam przed sobą to pismo do pana ministra Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, które to zainteresowało ministerstwo. Byliśmy na rozmowie w ministerstwie, mieliśmy obietnicę, że się tym ministerstwo zainteresuje. Rzeczywiście się zainteresowało. Latem byliśmy wszyscy na spotkaniu już z panią dyrektor Agnieszką Krupa, która się zajmuje już bezpośrednio w ministerstwie tym tematem. I tam również usłyszeliśmy, że jest na dobrej drodze nasz pomysł do realizacji. W tej chwili składamy pismo do ministerstwa, żeby Ministerstwo Infrastruktury ujęło w przyszłorocznym budżecie wydatek
na koncepcję bądź inne zadanie, które przybliży do realizacji naszego pomysłu. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.